witajcie, witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem jest żywiec porter. Ciemne i mocne. Piwo typu porter swoją intensywną barwę i wyraźny smak zawdzięcza czterem gatunkom słodu. No i jaki to jest ten słód? Już wam mówię. Monachijski, pilzneński, karmelowy i palony. Dodatkowo jest cukier, chmiel i ekstrakt chmielu. Całkowity ekstrakt jest 21%, a alkohol 9,5%. I piwo powinno się podawać w temperaturze 9-11 stopni. Kapsel jest Żywiecka Szkoła Piwowarska. Bardzo słabo widać, bo jest naprawdę na złotym tle jaśniejszym złotem napisane, także niezbyt. Jakby to białym było napisane, byłoby bardziej wyraźne. Co jeszcze? Oczywiście tradycyjna taka wycięta etykieta. No to ja bym spróbował już. Tu już wam pokażę, że mam dedykowaną szklankę do żywca portera, prawda? Tak naprawdę ją wygrałem. Nie wiem, czy pamiętacie, w tamtym roku był, czy na początku tego konkurs, nie, w tamtym roku chyba. Konkurs, że trzeba było wysłać zdjęcie i wybrać sobie szklankę. No i wygrałem. Mam szklaneczkę. Bardzo ładna. Bardzo przyjemna. Otwórzmy i delektujmy się. Kawa, czekolada. I to taka ciemna, mocna. No, trochę wymusiłem piany. No i co my mamy? Bardzo ciemny brąz, prawie czarny, z takimi naprawdę leciutkimi przebłyskami rubinu, ale to jest naprawdę bardzo... Ja mam silną żarówkę tutaj, także i jeszcze coś widzę, ale bardzo słabo przechodzi przez to. Piana drobno i średnio pomiarzykowa, taka naprawdę kremowa. Beżowy kolor, nie jest wielka, ja ją trochę tutaj wymusiłem, tak naprawdę. No ale przy 9,5% alkoholu, to rzeczywiście bardzo jest mało piw, które się piją. Taka cecha charakterystyczna, wysoki alkohol, niska piana. Spróbujmy. Jest tak. Dużo czekolady, dużo kawy. To przede wszystkim takie naprawdę palone, bardzo mocno palona kawa. Do tego jest trochę lukrecji. Czuć śliwkę suszoną. I nawet jakby lekko wędzoność. Nie ma dużych słodów wędzonych, ale normalnie takie jest wrażenie lekkiej wędzoności. Przepraszam. Także naprawdę piękny aromat. Takie suszone owoce. Leciutko może alkohol czuć, ale w takim stylu jak praliny z alkoholem. Coś w tym stylu. Taki słodki, czekoladowy, alkoholowy zapach. Taki likier. Spróbujmy. Bardzo fajne. Niskie wysycenie. Ostra paloność od razu. Znaczy ostra. Dosyć taka wyraźna paloność, czekolada gorzka, kawa, taka dosyć mocna kawa też, taka rzeczywiście bardzo palona kawa. Jest oczywiście fajne ciało w tym piwie, ale nie jest lepkie, nie jest słodkie, może dodali cukier, ale nie jest. Jest oczywiście słodkawe, ale nie jest słodkie. Goryczka się pojawia. Ale jest właśnie taka palona. Strasznie palona.
chmiele, no nie grają tam zbyt dużej roli, po prostu ta paloność przejmuje wszystko. Kawowa, palona, właśnie palona skórka od chleba, coś takiego. I jest bardzo mocna. Taka bardzo mocna, mocno palona kawa też. Są takie akcenty suszonych owoców, suszonej śliwki. Naprawdę fajnie. Ale mimo wszystko piwo tu pozostaje naprawdę pijalne. I takie, jakby to powiedzieć, no nie jest ciężkie. Nie jest ciężkie. Nie mogę powiedzieć, że jest lekkie, ale nie jest ciężkie. Nie jest klejące. I także naprawdę to jest właśnie to piękno bałtyckiego porteru, że on nie jest ciężki. Nie jest ciężki. No chyba, że ktoś przesadzi naprawdę z cukrem i będzie ulepkowaty, ale ten jest po prostu piękny. Może dlatego jest tak dobrze oceniany na Lightbeerze. Ma 96 ze 100 i jest w pierwszej 50 porterów bałtyckich, także naprawdę bardzo dobry. Jeśli się jeszcze weźmie do tego, doda cenę tego portera. Ja go w Tesco kupiłem za 3,49 zdaje się. No to o czym my tu mówimy? No to kurna, skrzynkami to pić. No skrzynkami brać i pić, bo świetna. Piwo klasy światowej, kurna, i za 3,50. Nie ma o czym mówić. No to klasyfikacja, cena, jakość tu jest niesamowita, no. Także na pewno polecam. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo do produkcji porterówki. Też polecam. No, klasa światowa, mimo że to produkuje Heineken tak naprawdę, nie? Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry przykład na to, że tak naprawdę nie jest nieważne, kto produkuje piwo, tylko czy piwo jest dobre. I to piwo jest dobre. Także nie ma się co zrażać, że to jest, o, to koncern jak jest. Ale jest dobry. Jest naprawdę dobry. To jest ważne. Także mam nadzieję, że film się wam podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni wam o każdym nowym filmie na kanale. I wasze zdrowie.